polityczne, o których rzadko wspomina się w wiadomościach. Tamtejsi politycy ciągle widzą wroga u granic kraju. Czerwona jaskółka w Canal Plus. Zamierzam napisać do papieża o moich warunkach. Lorenzo pragnie pokoju. Myślą, że kim są? Medyceusze, władcy Florencji. Seria trzecia, tylko w Canal Plus. Chciałabym, żeby wiedza praktyczna była ceniona tak jak akademicka. Stworzyłem ci nową tożsamość. Kłamstwo otworzyło ci drzwi, ale dostałaś prasę. Musisz powiedzieć im prawdę. Teraz albo nigdy, tylko w Canal Plus. Platforma Canal Plus składa wszystkim najserdeczniejsze życzenia, a swoim abonentom rozdaje na święta prezenty. Szanowni Państwo, to nie jest żart. Polskie filmy na życzenie z udziałem mega gwiazd polskiego kina. Co to się dzieje? I nawet do 76 odkodowanych kanałów. Wesołych świąt. Drzewiecka, witam Was serdecznie w nowej tonacji. Dziś moim gościem będzie artystka, żona, matka, kobieta, nieprawdopodobnie wspaniała i cudowna i życzliwa postać, która całkiem niedawno wydała płytę pod tytułem Przebudzenie, przepiękną zresztą i o tej płycie, i nie tylko, będę dziś rozmawiała z Anią Rusowicz. Zapraszam. The Chainsmokers zaprezentowali swój trzeci album pod tytułem World War Joy. Pojawiają się na nim artyści tacy jak Bibi Rexha, Ty Dolla $ign, Blink 182 czy Sabrina Claudio.